Cześć czołem. Witam w kolejnej serii z gry Fallout Shelter. Nagrywamy ten odcinek praktycznie po dwóch dniach przerwy. Mamy teraz niedzielę, 31 lipca, ostatniego dnia tego miesiąca i w sumie tak połowy wakacji. Tam wróciłem właśnie od dziewczyn ze wsi. Bogatsze o jabłka, ogórki i tego typu inne rzeczy słoikowe. I cóż, wracamy do nagrywania. I sobie to zostaniemy w naszej krypcie. Po dwóch dniach nieobecności. Mam oczywiście nadzieję, że wszystkie ściany są na miejscu. Z tego co widzę, to tak. Musimy sobie uprzątnąć te wszystkie rzeczy. Tam, że jakaś tam dłoń wskoczyła. Ciuszek też wskoczył. I nawet postać nam przyszła pięknie. No, bo tak dalej pójdzie, to zaraz możemy zaryzykować tezę, że opłacało się wyjechać. Aha, my sobie tu wejście, bo nie mieliście co zrobić ze sobą. Słuchajcie, tutaj był ten horror fan outfit. On jest tak przerażający, podoba mi się. Damy ci go, mój drogi, czy lepiej nie dać... Nie, tobie to dajmy, dobrze. Natomiast wysłał mi cię na jakiś inny trening, bo akurat ten jest wyjątkowo niefajny. No, będziemy mieć też falę pożarów. Nie chcę wrócić ludzi do takiego miejsca. Bo to się może słabo skończyć. Ciężka przeprawa może być. Zaraz was porozdzielamy w odpowiednie miejsca. Ci sobie już poradzą z pożarami, będzie ok? Ci też sobie poradzą. Jakoś to powinno pójść. Zobaczmy, co możemy tobie... Aha, nie możemy ci dać, bo jest pożar. Ciekawe, ciekawe zagadnienie, dobrze. Co by tutaj zrobić? Tak, musiałem trochę pokręcić, wybaczcie. Muszę sobie włączyć stoper, żeby te przeklęte 10 minut odliczać. Dobrze, zobaczmy ludzi od siły. Ciebie, jak pamiętam, sobie wymarzyłem. Przecież ty masz takie staty. Czy może byś na misję chodziła, co, dziewczyno? Evelyn, Drake. Tylko ty masz chyba level niski, prawda? No właśnie, to jest, żadne misje w ogóle nie wchodzą. Ale masz dobre staty. Jak masz dobre staty, to cię damy tu. Tylko ty masz dużo siły? Nie, masz mało. No dobra, nega cię tam idź. Ty, mój drogi, co masz za statystyki? Ty jesteś w sumie siłownikiem. I ty jesteś nawet naszym wycieczkowiczem. Poleć tutaj, poćwicz endurance. Ile my mamy ekip? Patrz, mamy dwie ekipy. Jedna wróciła, to ta wróciła, to możemy ich zebrać. I wysłać od razu na misję, żeby nie marnować czasu. Co mamy za misję, słuchajcie? Co, no, to u ciebie wyślemy. No, długo będziecie podróżować, ale weź się żyje. Tego możemy wysłać. Pana zapraszam. Pana zapraszam jako trzeciego. Czy wyślemy kogoś z tej ekipy, czy... Czy nie? Dobra, leć, no. Teraz nie, ten się trenuje, ale level ci zszedł, więc... Możemy zrobić taki mix. Bardziej 15 z tym parku, w sumie to raczej niepotrzebne, ale... Zobaczmy, ile muszę mieć osób, żeby to zwiększyć. 15 tysięcy! Trzeba będzie nad tym pomyśleć, trzeba będzie zbiegać kasę.
Dobra, poustawiajmy to najpierw. Nie możemy, nie możemy. Posegregujmy sobie zatem według kosztu. Według kosztów, co możemy najlepiej zrobić. No to nie jest zła broń. Rób. To samo zróbmy z ciuchami. Co możemy zrobić najlepsze? Nie, to są strój pływacki, nam się nie opyla. Grease. Charisma, agility też się nam nie przyda. Coś takiego, co by nam się przydało na misję. Jest to, zróbmy to. Chociaż może jeszcze jeden. Worker outfit? Nie. Ninja! Ninja był fajny. No, nie wiem, czego dajesz, ale pamiętam, że to fajnie wyglądało. Więc się pewnie przyda. Nie mamy żadnych dzieci. No myślę, że na razie nie będę się bawił w produkcję potomstwa dla moich dualerów. Bo troszkę się mija z celem. Co możemy z tobą zrobić? Czy masz jakąś percepcję? Patrz, jaki ten ma statystyki. On się tylko prosi, żeby go wysłać na samotną misję w nieznane. A jak się prosi, to proszę. Cofniemy cię jutro z rana, albo nawet później. Przy takich statach ty powinieneś naprawdę wymiatać. Więc nie ma co się szczypać. Bardzo proszę. Tak, nie możemy nikogo teraz puścić na misję, bo mamy tylko dwa sloty. Ktoś to jeszcze powinien chodzić, słuchajcie, bo przyjęliśmy trzy osoby. Chociaż ja ich wysłałem. Może mi się nawinie. Dobrze, tu masz percepcję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Leć tutaj. Czy możemy dać ci jakiś ciuch? Żadnego ciuchu, który podnosi percepcję, nie ma. Ale damy ci broń. A tutaj jakiemuś z naszych dualerów damy tą snajperkę. No, tu masz niezłą broń, to może nie. Karabin. Proszę bardzo. Tak, atakują nas od Deathclawów, więc nie ma co się szczypać i trzeba rozdawać te dobre bronie i dobre stroje. Bo bez tego sobie nie poradzimy. Wskoczył nam... Nie, to mamy skrzynkę. Otwieramy. Przyda się do craftingu broni. O kurcze. Cztery Quantum Nuka Cole. Bardzo dobrze. To jest fajna rzecz. Bo pierwszy raz mi się trafiło w paczce. Jaka kurtka! Patrzcie, motocyklisty. Patrzcie, jak mam już dużo duelerów, to teraz mi się trafiają postaci takie. Co ty masz, mój drogi? Aha, ja ciebie miałem użyć jako jakiegoś tam kolesia, który podróżuje po świecie chyba. Zrób sobie endurance. Tutaj co mamy? Właśnie masz takie staty, człowienie. Agility nie masz? To od razu tutaj skocz, potrenuję agility. Ach, właśnie, patrzcie, ja tutaj miałem przemeblowanie, przynosiłem tutaj pokoje siłowe. Więc muszę poulepszać. Czy mi na to stać? Jakoś mi to stać. Teraz, moi drogi, czy mamy do ciebie jakąś fajną broń? No nie mam. Agility. Czy coś mamy, co ci podniesie agility? W sumie nie, a raczej inne statystyki by ci się opisało przynieść. No nie bardzo mamy co ci innego dać. Dobra, na razie chodź w tym stroju. Też jest on, powiedziałbym, mierny. O, patrzcie, Declo Attacks, dobra. Czy uda mi się coś tutaj zrobić? Mój drogi, tutaj. Mój drogi. Tutaj. Chyba tego za długo mi to trwa. No ale spróbujmy. Przenieśmy jeszcze tutaj ludzi. Zobaczmy, co z tego wyjdzie.
Ty go dymasz, patrz, dodamy ci ten swój motocyklisty. Będzie szygodny motocyklista, podoba mi się takie założenie. Jeden zabity. Tam ma tego psa, który coś tam, co on daje, ten piesek. Trening, tutaj, ale ty nie trenujesz, to nie. Gadamy go komuś innemu. Temu będę, proszę. Jak tam walka idzie? Tylko słabe jest fakt, że z tych deathclawów nic nie wychodzi fajnego, tak? One po prostu znikają i ich nie ma. Mamy przyzwoite bronie wszędzie. Powinni sobie poradzić. Ciebie, jak się skończy misja, przeniesiemy do szkolenia. Bo trochę masz statystyki fajne, choć nawet tą inteligencję by ci się opłacało podnieść. Zacznijmy od szczęścia. Nikogo nie ma. Ktoś ćwiczy charyzmę? Tak, wyćwiczycie. Tylko wam się niczego nie przydaje. Siła, proszę bardzo. Na siłownię ćwiczyć siłę. I ciebie też tutaj jakoś odmienimy. A, ty to w sumie nic nie masz tak naprawdę. Agility możesz? Nie możesz. Dawaj szczęście. Tu nam wyskoczył jakiś event. Sprawdźmy. Zastanawiam się, moi drodzy, czy nie nagrywać tą kamerką. No ja wiem, że to wygląda słabo. Znaczy ja wiem, wy nie wiecie. Bo jest to tak, kamerka wbudowana do laptopa, nie to, że słabo nagrywa. Jeszcze jest pod takim kątem, że to... Ogólnie rzecz biorąc wygląda kiepsko. Ale jak tak sobie prześledzę tych naszych youtuberów, no to bez kamerki tak słabo. Używanie takiej kamerki pozwala nam jakiś tam lepszy kontakt z wami złapać. No, widzicie moją reakcję i to w każdej zmiarze jest, myślę, lepsze. Ale jeszcze z tym się bije. Jeszcze się bije z myślami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nie jestem zdecydowany. I jeszcze to, że też się kręcę przy tym komputerze, to jest takie dziwne. Proponuję, żebyśmy zrobili tą misję, która nam została. Low storage. Jak low? Przecież ja mam dużo wolnego miejsca, czy nie mam dużo? Jakie low? No patrzcie. Sporo. Patrzcie, ja mam ciuchów w różnych różniastkach. Tutaj możemy spokojnie jeden sobie założyć na części. Może jakieś rzadkie nam... Nie wiem, rzadkiego nam nie przyszło. Jest to 1011 godzin trenujesz. No sobie to podarujemy. Śmigaj tu. Zamień się z tym kolesiem lepiej. Zobaczmy pozostałe szkolenia. Ile godzin macie treningu? 6-8 do przeżycia. No ty, mój drogi, masz 11. Śmigaj robić. Czy ktoś jeszcze ma tak dużo? Ty masz 11. Śmigaj tu, może z kimś się wymienisz, bardzo dobrze. Chyba nam się pojawił ten koleś, tylko czy gdzieś go widzimy? Tu był ten odgłos, który wskazuje, że on się pojawia. Ale go nie widzę. Albo jestem ślepy, albo... Albo właśnie może zniknął, bo to może znaczyć różnie. Że tego nie do końca nie opanowałem. No dobra, to co? Lecimy na tą misję, którą mamy do wykonania. Zobaczymy, jak tam naszym piratom idzie, bo mam tutaj ekipę piratów.
No, spory, bo Jezu, jaki wielki. Duży nam się budynek trafił. Temu, patrzcie, typkowi trzeba ten ciuch zmienić, bo on ma chyba najsłabszy możliwy. A to pozmieniamy, jak wróci. Chyba, że zapomnę. Śmigamy dalej, moi drodzy. Proszę bardzo. O! Zobaczcie, jakie mają bronie. Skubane. Ja myślałem, że to moje postacie są super wyposażone, a tutaj co? Grube bronie mają. Czy ja wziąłem wam troszkę z tych steampunków? Troszkę wziąłem. Jakoś poszło, ale... Naprawdę trafiła się mocna ekipa przeciwników, trzeba im to przyznać. Patrzcie, jaki pirat sam ma słabe statystyki. Jego trzeba, ja tych ludzi, jak wrócą do mnie, do krypty, to ja ich po prostu wyślę na kilkudniowy trening, bo oni naprawdę szału nie mają. Ktoś mnie tutaj maltretuje SMS-ami. Moja żonka kochana do mnie pisze. No nic, to nic. Jedziemy dalej. Żonka musi chwilkę poczekać. No nie mają to karabiny. Skubań. Trzeba ich podleczyć. Tak, zdecydowanie jesteśmy na dobrej drodze. Ja też tak uważam. Chyba tak mocnych raiderów jeszcze nie mieliśmy w historii. Patrzę też niby tasak, ale on zadaje 8, od 8 do 18 obrażeń. Bardzo mocno broń. Ci mają karabiny, które dają chyba 10. Ostro. Poziom rozgrywki nam rośnie. No nie, no ale jak taki ja broń nie dostaję, to przecież... jest jakiś dramat. Tak, zbliżacie się. Getting closer, zgadza się. Muszą wszyscy wejść. Kapsle. Steampaki. Tak, steampaki dobrze to nam się uzupełnią, nie? Bo to troszkę jak tutaj straciliśmy. Jakie ma wąsy. Tak trochę mnie dziwi, że ten miotacz ognia tak małe zadaje obrażenia. Ja wiem, że to jest gra, ale... Po strzale z miotacza ognia to żaden, podejrzewam, bandyta ubrany w zwykły strój nie ustoi, nie? Śmigamy na górę. No, w sumie tak dużo, dużo, ale jakoś tam już sporą część tego, tej lokacji mamy za sobą. Trzeba im pomóc, nie? Teraz nawet się udało zdobyć 5 damage'a na mi. No teraz to jest z górki. No, 2,5 może być. Wspieramy. Szpargały. Troszkę kapsel nam się przyda, bo musimy uzbierać tak 15 tysięcy, żeby móc robić dwie misje. Trzy misje jednocześnie. To będzie chyba teraz priorytet, bo inne rzeczy to spoko, to łatwe do ogarnięcia. A
A teraz za skrzynek zaczynają mi lecieć postaci i sumarycznie tych ludzi, którzy mogliby nam eksplorować Badlandy czy Wastelandy, jest coraz więcej. Stracone ziemie. Trzeba z tego korzystać, myślę. Wszyscy chcą być sławni. Chyba nie zaczynałem. Ta historia będzie opowiadana przez długi czas. Tak, niech, tak to by to skróćmy, że o to chodzi. Jak to wam idzie, moi drodzy? Granat, kurka wodna, granat to do... granat atomowy. To jest w ogóle pięknie, pomóż mi. Śmieszne są te fryzury tych kolesi. Ja wydaje mi się, że jak ten barbershop zbudujemy, bo jest taka pozycja, bo też nie buduję tego, bo tu kosztuje masę kapsli. Jak zbudujemy ten pokoik, to będziemy mogli tych ludzi strzyc. To też będzie bardzo fajne. Jakieś fikuśne fryzury im damy. Troszkę więcej personalizacji dualeksów się przyda. Zawsze. Dwa i pół niech będzie. Tutaj podjedźmy. Pusta? To się rzadko zdarza. Gdzie możemy stąd jechać? Słuchajcie, zobaczmy, czy na górę pojedziemy? Tak, najpierw zwiedźmy górę, potem pojedziemy na dół. No, żeż takie bronie, że wam nie szkoda po prostu tego zbierać, trzeba było to zostawić, to razem na kapsle przerobić. No patrzcie, znowu niby to dwie postacie, ale też miało przyzwoite bronie. Poziom trudności troszkę wzrasta. No ale przy takich błonach, jakie mam, to większego kłopotu i tak nie ma. Idziemy dalej. Przepraszam, czy tu nic nie ma? No cóż. Papuga powinna bardziej atakować. Tak uważam. Widzisz, patrzcie, moja taka fryzura nie była ta sama, a moja ma ładny uśmiech, słuchajcie. Wygląda przyzwoicie, a nie tak, zła. Od razu widać, że jest bandytą i łupieżcą. 30 level, okej. Okay. A, tu jaki dziadek. Ale te wąsy suma, kto wymyślił, to już jest dziwna sprawa. Strzelać, strzelać, moi drodzy. Musimy teraz śmignąć, słuchajcie, na dół. A dzisiaj chyba się pojawi w internetach nowy odcinek serialu Last Ship. Czy on się pojawia w poniedziałki? Już nie pamiętam. Nie wiem, czy oglądaliście. Taki fajny serial, powiedzmy, science fiction. Generalnie o epidemii. Jakiejś takiej
czerwonej gry, też jak pamiętam. Teraz mamy już trzecią serię tego serialu. Już ta choroba praktycznie nie występuje. Oczywiście Amerykanie uratowali świat. Teraz się dzieją jakieś tam dziwne rzeczy generalnie. No, cała władza na Ziemi, tak cała cywilizacja jako taka upadła. Ze zrębów tam powstały nowe państwa. Albo odnawiają się stare. Fajnie zrobiony serial z pomysłem, tak? Zaczyna się generalnie z tego, że od tego, że tam gdzieś tam na Atlantydzie czy na Arktyce amerykański niszczyciel wypłynął tam, żeby coś tam zdobyć, tak? Jakiś tam składnik leku, czy jakiś tam szczep pierwotny tego wirusa. I tam atakują znowu Rosjanie w tym miejscu, tak? Ale jak się okazuje, tak naprawdę Rosji nie ma i jak ci Amerykanie wracają z tej Antarktydy na kontynent swój, to już nie ma rządu, nie ma niczego i tak wszystko się posypało. Oni tam z tych zgębów, jakichś tam kawałków jeszcze lojalnych wobec starych władz ludzi próbują się odbudować. Nie będę wam za bardzo spoilerował, ale fajny serial. Bez żadnych może pierwszoplanowych aktorów. Ale myślę, że warto obejrzenia. Jakbyście mieli troszkę czasu, to wrzućcie sobie tak The Last Ship, tak się nazywa, ostatni okręt. Bo myślę, że jest to pozycja do rozważenia, jeżeli oczywiście lubicie seriale i taką tematykę troszkę postapokaliptyczną, ale jak tą grę oglądacie, no to na pewno postapo lubicie, no bo Fallout jest takim growym klasykiem, jeżeli chodzi o te klimaty. Cóż, myślę, że będziemy ten odcinek kończyć. Jedna fajna broń. I dużo broni też nam się przyda. Ten odcinek będziemy kończyć. Ja myślę, że sobie nagram jeszcze jakąś inną grę, żeby mieć na zapas. Dziękuję wam za oglądanie, kochani. Do zobaczenia i cześć.